Krzyżówek, krzyżówek po tej dyskotece, którą sobie ostatnio zafundowałeś. A powiem ci, że świetnie się czuję, jestem pełni zdrowy, jestem pełni, nie mam żadnych urazów takich w głowie, żebym zapominał czegoś, co chciałem powiedzieć. To jest takie, po walkach zazwyczaj jest, że dostaniesz po łbie, to zapominasz coś. Nie miałem takich problemów, ze zdrowiem też nie mam problemów, tomografia wyszła świetnie. Róża nas się wkurwił. Dobrze, no ale poszedłeś do lekarza i co się okazało, że co? Nie, po prostu jakieś drobne urazy oka tak naprawdę, niektóre nie rzutują na przyszłość, nie? No i co? I to jest nauczka, że pokazaliśmy, jakie mam błędy i teraz pracujemy i będziemy się starać zdobyć ten pas w przyszłości, nie? To jest najważniejsze, że mam chęci, żeby starać się cały czas. Dużo ludzi mi się zdeklarowało, że mi pomoże w tym, na przykład sponsorów, i nie chcę tych ludzi zawieść, którzy mi teraz pomogą. Teraz koniec z pracami fizycznymi na budowie, koniec z zarabianiem pieniędzy na życie. Teraz mi ludzie pomogą i teraz będę mógł tylko trenować. Spekulowaliśmy sobie z kolegami, że następną tą walkę zobaczymy nie wcześniej niż za rok, bo tyle będziesz potrzebował, żeby dojść do siebie. Kiedy zobaczymy cię w oktagonie? Plany są gdzieś tak na wakacje, na wrzesień, dostać zawodnika, który sprawdzi moje przygotowanie do tego i muszę po prostu jeszcze raz zasłużyć na to, żeby stoczyć walkę o pas. No. Ogromne kontrowersje dookoła twojego narożnika, dookoła sędziego. Dlaczego narożnik nie rzucił? Dlaczego sędzia nie przerwał walki? Czy ty masz komukolwiek za złe to, że nie odwołali tej walki, że narożnik nie rzucił ręcznika? Czy chciałeś też przerwać może tą walkę? Czy modliłeś się o to, żeby padł ręcznik? Czy gdyby ten ręcznik padł, to pokłóciłbyś się ze swoim narożnikiem, a obraził na sędziego, gdyby przerwał walkę? Dokładnie to, co powiedziałeś, to tak to by wyglądało. Bym bardzo był zły z tego powodu, żeby ktokolwiek rzucił ręcznik. Nie oszukujmy się, jesteśmy mężczyznami. Nie chciałbyś sam nawet, żeby ktoś ci rzucił ręcznik. Każdy, no nie wiem. Powiem ci, że wyglądało to, ja się zastanawiam, czy ty jeszcze żyjesz. Tak, no co stary. Nie, ja naprawdę mam twardą głowę, to oni są, narożnik już mnie zna 6 lat, więc nie jestem taki, że z klubu do klubu przechodzę i po prostu mnie poznają. Tylko mnie narożnik zna, że wiedział, że naprawdę mi się nic nie stanie. Taki mam łeb. A sędzi do nikogo nie mam żadnych pretensji. Naprawdę, jedyne co, to obwiniam siebie za to, że źle się przygotowałem. Przykowaliśmy się stuprocentowo pod parter. Parter był świetny. Nie udało się. Zapomnieliśmy o stójce, ponieważ chciałem pilnować obaleń, żeby mi nie wchodził w nogi, dlatego nisko ręce trzymam. Taka zła trochę taktyka, ale to jest spowodowane tylko mój błąd, nic więcej. Jak widziałbyś rewanż tej walki? Jak rewanż? Jak najszybciej. Jak najszybciej. No to teraz będę się szykował, tylko nie będę musiał pracować. Myślę, że jestem w stanie wyrwać mu ten pas. Poza tym jestem młody, mam 21 lat, pełni zdrowy, więc chęci mam. Nie widzę nic na przeszkodzie. On ma 26 lat, już jest 5 lat posunięty w rozwoju MMA ode mnie bardziej, więc liczę na to, że zdobędę ten pas. Odbiorę mu. No. Głównie chodziło o to, żeby poruszyć tematy kontrowersji dookoła tej walki. Powiedziałeś, że nie masz pretensji do nikogo, że stało się tak, jak chciałeś. Powiedziałeś, jakie błędy. Ja chciałem życzyć tobie zdrowia, mówię. ale kompletnie nie mam po co. Zdrowie jest. Czujesz się lepiej niż ci, którzy nawet nie dostali żadnych ciosów podczas walki. Jasne. Tak to wygląda, naprawdę. Jestem w pełni zdrowy, nie czuję żadnych problemów. Słuchaj, no nie oszukujmy się. Tak szczerze powiedziałem od siebie, nie sprzedało się to, że wygrałem czy przegrałem. Sprzedał się skandal, zamieszanie i dlatego dużo zdobyłem popularności, dużo... I nagłówki Omen otarł się o śmierć. No właśnie, stary, przyciąga każdego, normalnego człowieka przyciąga. I to się sprzedało i dlatego czuję to, że teraz jak więcej ludzi jest mną zainteresowanych, czyli muszę jeszcze bardziej pracować nad tym, żeby... Kiedy wracasz na treningi? Myślę, że jeszcze troszeczkę jest spowodowane tym, że muszę jeszcze poczekać, bo ciśnienie, jak robię takie siłowe ciśnienie, to wtedy mi głowa boli, ale to myślę, że za 2 tygodnie już będę na sali jechał z parterem, z technikami, a walki dopiero gdzieś tak za miesiąc, dwa. Może chcesz kogoś pozdrowić na koniec? No to pozdrawiam przede wszystkim chłopaków z Poznania, bo jak jesteś z Poznania, mówiłeś, że chłopaki się martwili o mnie. Mówię, chłopaki, nic mi nie jest, pozdrawiam. No i jedziemy dalej. Narożnik, cały klub, sztab trenerski, bo cały współpracujemy 6 lat, więc nie mogę o nich zapominać. Dziewczynę. I
i myślę, że fanów. A dziewczyna martwiła się podczas walki, oglądając pod klatki, czy transmisję? No Jezu, nie, no ona była pod klatką. Jest dziewczyna naprawdę twarda, wytrzymała to. No dobrze jest też, że ona sama walczy, sama wie, że jak to wygląda. Martwiła się, naprawdę, ale myślę, że poradziła sobie z tym świetnie, bo no sama wie, jak to czuć, nie? Jakie to są uczucia, jak się wchodzi do walki i wygrywa, przegrywa, nie? Też nieraz przegrała i na amatorsko i myślę, że poradziła sobie z tym. Nie będę ci niczego życzył, jedyne co mogę zrobić, to pogratulować ci twardej głowy. Myślę, że każdy zawodnik chciałby mieć tak twardy łeb jak ty. Wczoraj byliśmy na gali Soul FC. Arkadiusz Medyński wykazał się też niebywałą twardością. Nawet troszeczkę obraziłeś się na mnie, że nazwałem go nieśmiertelnym. Nie obraziłem, stary. Ale ewidentnie jest to ksywka zarezerwowana już dla ciebie. Wiesz, jak to wyszło z tą ksywką? Wprowadzili mnie po tej walce wygranej w Berlinie, powiesili mnie na gościu. Jakiś Niemiec do mnie gada, nie? Mówię, kurde, pewnie zobaczę 30 Niemców. Dawaj, jedziemy z normalnym wywiadem, nie? 250 tysięcy w Polsce. I Pudelek, i Roxy, i wszędzie. I to jeszcze rozgałęzione na inne portale, czyli dużo więcej było wyświetleń. Więc tak się jakoś trafiło z tym nieśmiertelnym. Nie, no to już fajnie się przyjęło. Niech zostanie. To tyle. Jeszcze raz gratuluję. Widzimy się następnym razem. No, do zobaczenia. Trzymaj się. Hej.